Motyw superbohatera przewija się od zarania dziejów. Herosi w starożytnej Grecji. Waleczni i nieustraszeni rycerze w średniowieczu. Komiksowy Superman, Spider-Man i inni. Czy nawet reklama, i ty bądź bohaterem w swoim domu. Pan Piotr zrobił oczko wodne. Też bądź bohaterem w swoim domu. Leroy Merlin. Dla domu z pomysłem. Kobiety śnią o nich po nocach. Mężczyźni chcą się nimi stać. Również współcześnie. Ale czy wszędzie? Nie. Malutka grupa w sercu Wielkopolski nie żyje jedynie tkliwymi marzeniami. Są bowiem superbohaterowie, którzy istnieją naprawdę. A więc kobiety w ich otoczeniu nie marzą o niedoścignionym ideale, ale o konkretnej osobie. Owymi szczęściarami są dziewczęta z jednego z poznańskich duszpasterstw akademickich. Naszej telewizji udało się skontaktować z jedną z nich. Przepraszam, chciałabym zadać dwa pytania, mogę? Bardzo proszę. Jaki pani zdaniem powinien być superbohater? Och, wie pani, no trudne pytanie, ale myślę sobie, że taki odpowiedzialny powinien być, taki męski, taki boży człowiek po prostu. Takie wsparcie, taką ostoją. Myślę sobie, co jeszcze. Bym się czuła bezpiecznie przy nim. Taki we wszystkim pomoże. Nawet jak czegoś nie ogarnia, to wymyśli sposób, żeby coś rozwiązać. Zabawny, żeby był. Taki dowcipny. No, taki powinien być. No dobrze, ale w takim razie, czy sądzi pani, że w dzisiejszych czasach w ogóle istnieją tacy mężczyźni? Ło, ciężko. Powiem pani szczerze, bardzo ciężko. Ja to rzadko kiedy takich spotykam, ale jest taka grupa tutaj w Poznaniu i tam po prostu co jeden to po prostu lepszy bohater. Ta grupa to jest Duszpasterstwo Akademickie Plus. Aby jednak być jak najbardziej obiektywnym, postanowiliśmy to sprawdzić. Tak jak mitologiczny Herkules musiał wykonać 12 zadań, aby dowieść swojej siły, a komiksowi bohaterowie Asterix i Obelix także musieli wykonać 12 zadań, by udowodnić Cezarowi swą wspaniałość, tak my przygotowaliśmy dla mężczyzn z Poznańskiego Plusa zadania. Będą to zadania mające na celu ostateczne potwierdzenie lub obalenie bohaterstwa panów. Niestety, ze względu na cięcia budżetowe nie będzie to 12 zadań, będą one jednak na tyle trudne, że wycisną z panów pot, krew i śmiech. Zapraszamy!